Czy to jest jąkanie? Jak odróżnić jąkanie od niepłynności zwykłej? Jak pomóc rodzicom małego dziecka z jąkaniem w procesie diagnozy i terapii? Te pytania jeszcze 18 lat temu, kiedy rozpoczynałam pracę w zawodzie logopedy, stawiałam sobie bardzo często. Napotkałam jednak osobę, która przygotowała mnie do tego, aby skutecznie zdiagnozować i dobrać program terapeutyczny do potrzeb dziecka i rodziny. Złapałam bakcyla. Od tego czasu zaburzenia płynności mowy stały się moją pasją. Staram się rozwijać i doskonalić, a tym, czego się nauczyłam i dowiedziałam, chętnie dzielę się z osobami, które są na początku tej drogi. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób odróżnić niepłynność zwykłą od jąkania, spróbuj przygotować sobie próbkę spontanicznej mowy dziecka. Jeżeli zauważysz rewizję, embolofazję, powtórzenia słów wielosylabowych lub jednosylabowych, ale bez napięcia, bez współruchów, bez zakłóceń oddechowych, bez zmian w natężeniu czy wysokości głosu, dziecko nie wydaje się zaniepokojone tym, co przytrafia mu się w mowie, zaniepokojenia nie okazuje również otoczenie dziecka, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możesz przyjąć, iż jest to niepłynność zwykła. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat diagnozowania i dobierania programu terapeutycznego do potrzeb dziecka i jego rodziny, zapraszam do obejrzenia dwóch webinarów. Pierwszy o tematyce diagnozy, a drugi terapii jąkania u małych dzieci. Aleksandra Boroń, logopeda. Zaburzenia płynności mowy.